nie tylko wprowadzona do porządku obrad, ale szanując nas tu obecnych i pogoda, jaka jest, aby była rozpatrzona tak na początku sesji, a nie w punkcie 40 czy 50, bo byśmy musieli czekać wtedy ładnych parę godzin na rozstrzygnięcie. Zależy nam na wiedzy, jak tym razem radni zagłosują nad tą szansą, jaką daje uchylenie uchwały 26 października. Jeżeli przyjmą to, będziemy czekali na zaproszenia, na konsultacje, na rozmowy, na dyskusję nad nowym prawem miejscowym w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Wtedy przyjdziemy i będziemy debatować. Nie tutaj, ale myślę, że w salach, w klubach, tam gdzie zostaniemy zaproszeni przed podjęciem uchwały, nie po. Jest zgoda na to? Jest. Mamy nadzieję, że za chwilę, jak Rada Miasta się spotka i rozpocznie sesję, otrzymamy sygnał, że projekt uchwały został przyjęty do porządku i będzie procedowany na początku sesji, a nie gdzieś na końcu. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał? Przyszło nas dzisiaj wielu, ale wiem, że duchem i sercem całe Siedlce są tutaj z nami. I ci, którzy jeszcze studiują i pracują, a w szczególności te 10 tysięcy, które wyjeżdża dzień w dzień do Warszawy, do pracy za chlebem, bo w Siedlcach nie ma pracy, a jeszcze muszą utrzymywać tych darmozjadów, którzy siedzą w tym budynku tutaj za nami. I muszę jeszcze powiedzieć tak, też wielu urzędników jest za nami, ale wiem, że dostali po prostu polecenie, aby bronić tej władzy za wszelką cenę. Muszą to robić, bo inaczej tracą posady, rozumiemy. Ale wiemy, że wielu z nich wcale nie chce tego robić. Oni są tutaj też z nami. Oprócz tego chciałbym powiedzieć, moi drodzy, nie przyszliśmy tutaj nikogo błagać o łaskę. Nie przyszliśmy prosić o pieniądze.